niezwykle długim okresie oczekiwania Studio DICE zupełnie niespodziewanie potwierdza nazwę tegorocznej odsłony serii Battlefield. Jak się okazuje, i co zresztą zgadza się z wcześniejszym przeciekiem, Battlefield 2018 to Battlefield 5. Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mestre i w tym krótkim materiale chciałbym opowiedzieć Wam o kilku ciekawych informacjach, związanych właśnie z kolejną częścią tej serii. Zapraszam. Informacja, która właśnie powoduje spore zamieszanie w sieci, pochodzi od samego pracownika Studia DICE i twórcy genialnych trailerów do gry Battlefield 1, Randy Evansa. Na swoim twitterowym profilu zamieścił taką oto wiadomość. Coś, co najbardziej przykuwa naszą uwagę, to charakterystyczne V w odniesieniu do 23 maja, a więc dnia, w którym firma Electronic Arts oficjalnie zapowie swoją najnowszą grę. Jednak to nie koniec. W tym samym czasie Trevor Noah, południowoafrykański komik, aktor i prezenter telewizyjny, zamieścił ciekawego tweeta. Rzućcie tylko okiem. To, co pisze, jest niezwykle ciekawe. Plotki są prawdziwe. Plotki, które sam zapoczątkowałem, ale jednak. Będę gospodarzem podczas zapowiedzi 23 maja. Oglądajcie na żywo Battlefield YouTube. Trevor Noah w krótkim filmie, jaki również umieścił, wspomina, iż jest graczem, a w tle zobaczyć możemy obraz z izolatki Battlefield 1. Co ciekawe, pod koniec filmu podnosi do ust kubek z widocznym logo V. We got big news. You don't want to miss it. Trust me. Zwróćcie jednak uwagę na zdanie. Plotki są prawdziwe. Plotki, które sam zapoczątkowałem. Czy mieliśmy do czynienia z kontrolowanym przeciekiem wykonanym na życzenie firmy Electronic Arts? Wszystko wskazuje na to, że tak. Jednak sama nazwa nie wskazuje jednoznacznie, w jakich realiach czasowych zostanie osadzona akcja gry. Tego możemy się tylko domyślać. Tutaj niestety nie możemy być w 100% pewni, jeśli chodzi o umiejscowienie akcji gry, ponieważ V może oznaczać dla przykładu Wietnam, o czym Wam kiedyś opowiadałem, bądź V od Victory. Zastanówmy się jednak przez chwilę. Charakterystyczne V stało się symbolem wolności i pokoju, szczególnie w dniu zakończenia II wojny światowej. I to właśnie ten okres historyczny wydaje mi się najbardziej prawdopodobny. W 1945 roku, po tym jak informacja o kapitulacji Niemiec przedostała się do prasy, ludzie wyszli na ulicę wiwatując i świętując. To właśnie ten dzień nazwano V-Day, a więc po prostu Victory Day, Dzień Zwycięstwa. Mało tego, to właśnie V niezwykle często pojawiało się na plakatach nawołujących do mobilizacji i walki przeciwko nazistowskim Niemcom, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Na ulicach wisiały plakaty z wielkim V, a ludziom na ulicy rozdawano ulotki z napisem Fight for Freedom, Fight for Victory. Informacja na temat Battlefielda 5 pojawiła się także na oficjalnej stronie serii. Zobaczyć możemy, jak wygląda logo, które tym razem umieszczone jest na jasno-niebieskim tle. To właśnie tutaj przeczytać możemy o kampanii fabularnej skonstruowanej na bazie kilku opowieści. Co ciekawe, firma zamieściła na stronie również 10 punktów, których nie możemy przegapić. Oprócz standardowo już obiecanego wszystkiego, co tylko można obiecać, dowiemy się w 10 punkcie o potwierdzeniu spekulacji odnośnie tajemniczego easter egga w Battlefield 1. O jakie spekulacje dokładnie chodzi? Tego nie wiemy. Moim zdaniem jednak Battlefield 2018 to Battlefield osadzony w okresie II wojny światowej. Zbyt dużo jest tu nawiązań do czołowych postaci tego wielkiego konfliktu i samych ideologii. Jednak czy tak się stanie? Dowiemy się już 23 maja. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.